W dzisiejszym filmie przetestujemy sobie troszeczkę inną gierkę niż zazwyczaj, bo dzisiaj przetestujemy gigantyczny świat Kauflandu. No i oczywiście ten film powstał przy współpracy z marką Kaufland. Link do tej gierki znajdziecie w opisie, możecie sobie zagrać już w nią teraz. I na początku tutaj idziemy sobie i mamy coiny. I te coiny, już wam mówię, do czego nam są potrzebne. Musimy sobie dosłownie kawałek dalej pójść. I tutaj, jak widzicie, mamy takie różne postacie. Tutaj mamy sklep i możemy sobie właśnie między innymi za te coiny kupować różne ciuchy. Na razie niestety mam nasz podstawowy skin, ale spokojnie zaraz pokażę wam, jak zdobyć więcej coinów na lepszy. I tutaj w rogu, jak też widzicie, mamy Kaufland Drop Event, który będzie za godzinę. To też oczywiście będę chciał wam pokazać, no ale to musimy pograć godzinę, ale i tak jeszcze dużo do przetestowania mamy. A więc damy radę i tu na starcie skać w ogóle topka. Jak na razie sam jestem w tej topce, bo jestem po prostu jedyną osobą na serwerze, ale na początku pierwsza rzecz, zanim jeszcze wam pokażę gierki, to musicie tutaj sobie podejść, bo tu macie różne strefy do trenowania. Tutaj na jodze trenujecie siłę wioskoku, czyli wyżej skaczecie. Tutaj na sile trenujecie, no siłę wiadomo. I tutaj najważniejsza rzecz, czyli musicie sobie tutaj podejść do bieżni, no i tutaj na tej bieżni możecie sobie biegać i tutaj jak biegacie, to wtedy wam się zwiększa speed, po prostu klikacie W albo strzałki, no i tutaj wam się trening robi. Na telefonie pewnie też strzałki obstawiam, że się klika, ale dobra, zróbmy z 2-3 treningi i pokażę wam dosyć ciekawą gierkę z gotowaniem, w której naszym zadaniem będzie przyrządzanie pewnej sekretnej zupy, za którą dostaniemy naprawdę ciekawą rzecz, ale zaraz wam wytłumaczę, co chodzi. Tylko jeszcze zróbmy sobie z 2 treningi, żeby szybciej biegać, żebyśmy szybciej się po mapce poruszali. W sumie też możemy i dobrze zrobić w inny sposób się dosyć ciekawym pojazdem poruszać po mapie. W sumie to taką bardziej kolejką, ale zaraz sami zobaczycie, co chodzi dokładnie. Dobra, mamy jeden trening zrobiony, cyk. No i teraz biegamy dużo szybciej niż wcześniej. Ale dobra, teraz pójdźmy sobie tutaj tą dróżką. Tutaj te coiny musimy zbierać. Musimy zbierać chociaż na jakieś, nie wiem, jeden strój, bo na razie nas na żaden nie stać. Mamy już 19 coinów. I tutaj zobaczcie, jest transport. I poruszacie się takimi dosyć ciekawymi pojazdami, takimi bananami się poruszacie po mapce. Tutaj taką kolejką wchodzicie sobie, cyk. Tutaj, no i tu jest ready, set i go. No i dobra, możemy się poruszać. No i tutaj teraz pojedźmy sobie właśnie do mini gierki z gotowaniem. Tutaj mamy jakąś gierkę z bieganiem, zaraz ją przetestujemy. Tylko tak jak mówię na początku, pojedźmy do tej mini gierki z gotowaniem. I tutaj mamy Cooking with Surprise, czyli gotowanie z niespodzianką. Dobra, tutaj sobie wysiądźmy z tego i właśnie pójdźmy na początku do mini gierki z gotowaniem. Tutaj też mamy smoothie, tutaj też możecie sobie smoothie robić, tylko potrzebujemy różnych rzeczy do tego smoothie. Zaraz wam pokażę, jak je zdobyć, bo tutaj na dole też macie oczywiście inwentory. Jak na razie widzicie, kompletnie nic nie ma w tym inwentory, bo musimy te wszystkie rzeczy zdobyć z mini gierek. No i tutaj właśnie mamy gotowanie też i tutaj tak samo mamy przepisy różne, na prostą sałatkę, jakieś awokado i tak dalej. Zaraz może sobie coś zrobimy, tylko musimy pójść do jakiejś mini gierki, zdobyć te wszystkie rzeczy. I najciekawszą mini gierką moim zdaniem jest minigierka właśnie z wykopywaniem skarbów. I w ogóle kolor by się tak zmienił od tego jabłka chyba. No dobra, to będziemy taki kolor mieć dosyć ciekawy. Ale dobra, pójdźmy sobie tutaj właśnie do minigierki z wykopywaniem skarbów. I tutaj, jak widzicie, już mamy tą minigierkę, taką mamy dużą skrzynię. I tutaj zaraz obok drugą minigierkę mamy, to tą też przetestujemy oczywiście. I teraz tutaj będziemy musieli to zrobić szybko, bo zaraz zobaczycie sami, co się stanie. Podchodzimy sobie tutaj, rozpoczynamy, cyk, i mamy tylko minutę na wykopanie tych skarbów. Jakby tutaj macie oczywiście strzałkę, która wam pokazuje, gdzie dokładnie są te skarby. One są tutaj na polu tej właśnie minigierki, bo musimy się tu dostać, dawaj, szybko. Musimy jak najwięcej w ciągu minuty wykopać. Dobra, to mamy, cyk, kopiemy sobie, no i mamy tutaj różne składniki, które właśnie będą nam potrzebne, ale dobra, od razu idziemy do drugiej miejscówy. Jeszcze na końcu dostaniecie oczywiście dodatkowe punkty, za które będziecie mogli sobie kupić różne rzeczy. Nie tylko skiny, ale również będziecie mogli sobie kupić w takim innym sklepie właśnie składniki, które będą nam potrzebne. Dobra, tutaj mamy znowu to, wodę i coś jeszcze mieliśmy. Dobra, jeszcze chyba do jednego zdążymy dobiec raczej, chociaż po drugiej stronie tam będzie. To może być ciężko, ale dobra, mam nadzieję, że nam się uda. Dawaj, tutaj, cyk. Dobra, ciach, chopiemy. Dobra, i znowu to mamy. I może nam jeszcze coś się uda wykopać? Chyba nam się uda. W sumie mam 10 sekund i to będzie gdzieś tutaj. Dobra, dawaj. Chyba nam się uda jeszcze wykopać tutaj. Dobra, cyk. No i dobra, jeszcze mamy kolejne jakby rzeczy, składniki do oczywiście przygotowania różnych potraw. I jeszcze tutaj mamy. Dobra, jakiś rekord w sumie pobiję teraz. Ile składników już uzbieraliśmy? Dobra, to na pewno na coś mamy i mamy 110 punktów. Jakby w sumie mamy 110, a więc chyba już na jakąś koszulkę nas będzie stać. Ale w sumie zanim jeszcze pójdziemy, to tutaj pójdźmy do tej gierki, bo ta też jest dosyć ciekawa. Tutaj musicie wbiegać pod taką górę i zbierać też różne składniki. I tutaj też jako elementy mapy mamy produkty, które oczywiście możecie znaleźć w Kauflandzie. Ale dobra, wejdźmy sobie tutaj i zobaczycie tą gierkę. Ta też jest dosyć ciekawa. Tutaj też na czas musicie robić, a więc no też nie będzie wcale tak łatwo. I tutaj mamy minutę i musimy tutaj wbiegać. I w sumie tutaj mocną rzeczą byłoby wymaksowanie tego speeda bardziej, bo byśmy szybciej wbiegali wtedy. Dobra, ale pozbierajmy sobie to wszystko i tutaj też dostaniemy oczywiście dodatkowe składniki i punkty. Dobra, cyk. Tutaj dawaj, ciach. Dobra, trochę tego pozbieramy, tylko musimy szybko tutaj wbiegać.
wygrać. Nie wiem, czy da się dobiec na koniec, ale w sumie jakbyśmy speeda wymaksowali, to może byśmy tam dobiegli na koniec. Może tam coś jeszcze ciekawszego by było. No chyba, że to jest nieskończone. Mam nadzieję, że to nie jest nieskończone. Dobra, cyk, cyk. Jeszcze 10 sekund nam zostało na zebranie tutaj tych wszystkich składników. Jakby tutaj chyba nie dostaniemy tych wszystkich składników, tylko tutaj zbieramy punkty właśnie, za które dostaniemy jakąś określoną ilość składników. Dobra, i czas nam się skończył, no i tutaj dostaliśmy 9 owoców i 6 warzyw. Dobra, i teraz już powinniśmy mieć na jakąś potrawę, a więc zobaczmy tutaj właśnie w recepturach. Tutaj możemy sobie przyrządzić takie dwie, ale jeszcze brakuje nam chyba składników. Tutaj nie mamy w drugiej potrawie jajek i tutaj w tej też nie mamy jakichś składników. Dobra, to musimy iść dokupić. Dobra, to pokażę wam jeszcze w sumie shop, za który właśnie różne składniki możecie kupować. Bo jakby tutaj w inwentory mamy właśnie te wszystkie rzeczy, no nie mamy tych butelek i nie mamy niestety jajka, więc musimy coś dokupić. Dobra, to w sumie najszybciej będzie, jak pójdziemy sobie tutaj do tego transportu i dzięki temu się dostaniemy szybciej oczywiście do shopu, no i też będziemy mogli pozwiedzać mapy, bo ta mapa jest ogromna. Jakby ja wam pokazałem dwie gierki, ale jest jeszcze dużo, dużo innych ciekawych gierek. Jeszcze wam z jedną pokażę, ale też wszystkie wam nie chcę spoilerować, żebyście sami mogli sobie zobaczyć. Jakby tutaj sobie do góry wjedźmy trochę i tutaj też do takiego sera wjeżdżamy w tym momencie. Tu jest kolejna minigierka, którą też możecie sobie oczywiście przetestować. Tu mamy różne produkty. Tutaj kolejna minigierka z gokardami na dole. Może w sumie sprawdzimy tą minigierkę z gokardami, bo gokardy wydają się ciekawą rzeczą. No i tutaj w tym ananasie właśnie mamy shop. Jakby musimy sobie dojechać do punktu tutaj. Zaraz dobiegniemy sobie do tego ananasa. No i tutaj możecie sobie oczywiście wysiąść. No i musimy się udać do tego ananasa, dokupić składniki do naszych potraw. No i tutaj właśnie macie ten shop i tutaj możecie sobie kupować za punkty właśnie różne rzeczy. Nam były potrzebne jajka, a więc sobie kupmy dwa jajka właśnie. Albo dobra, jeszcze nawet więcej tego kupmy. No i tutaj nam zjechało właśnie 20 punktów i możemy teraz wrócić do minigierki z gotowaniem, przygotować naszą potrawę. Żeby w sumie było szybciej, to ponownie wracamy do naszego transportu i wracamy do minigierki z gotowaniem. Tylko w sumie nie w przód, tylko w tył musimy pojechać, sobie będzie szybciej, bo ta minigierka jest tam. Dobra, i tutaj sobie wysiadamy i jesteśmy tutaj oczywiście pod miejscem, w którym możemy sobie gotować. I teraz oczywiście tutaj musimy wybrać potrawę. Wybierzmy sobie tą i teraz tu, jak widzicie, mamy składniki, które nam się tu wysypują i musimy oczywiście te składniki zabrać tutaj z tej miski. Czyli wchodzimy sobie tutaj, cyk, do góry, zbieramy wszystkie składniki, które będą nam potrzebne oczywiście do przygotowania potrawy. No i teraz tutaj musimy wejść do tego wielkiego gara z tą sekretną zupą. I tutaj oczywiście bierzecie sobie wszystkie składniki, tutaj na dole macie te składniki i wrzucacie je tutaj do wielkiego garnka, no i cyk, i macie wszystko. I teraz macie zupę. Tutaj ładnie wam się jakby wszystko wysypuje, takie tutaj truskawki z góry, ale zaraz sami zobaczycie, co ta zupa spowoduje. Jakby to nie jest zwykła zupa, jak nazwa tu wskazuje. Pijemy tą zupę i zobaczcie, co mamy. Mamy skrzydła, dzięki którym możemy po całej mapce latać, a więc dużo łatwiej możecie tutaj wszystko oczywiście zwiedzać. Możecie sobie dosłownie teraz, gdzie chcecie polecieć i zwiedzić wszystko dużo szybciej. Tu macie kolejną gierkę. Jakby może jeszcze przejdźmy jakąś kolejną gierkę, skoro i tak jeszcze musimy czekać. W sumie zapomniałem tym, że możemy sobie skin zmienić, a więc w sumie pójdźmy. W sumie to bardziej polećmy, nie pójdźmy. Tam w sumie też jakaś ciekawa wyspa jest. Nie wiem, co tam jest, ale zostawię wam to do sprawdzenia. Dobra, jakby w sumie na razie wyłączyłem sobie te skrzydła, żebyśmy spokojnie mogli pochodzić i trochę więcej punktów sobie ogarnę. Jakby na pewno jeszcze jakąś gierkę przejdziemy, to jeszcze więcej tego będziemy mieć, ale właśnie pójdźmy. Zobaczcie, jaki skin teraz możemy sobie kupić. Jeszcze w sumie tutaj niedaleko spawna taka dosyć ciekawa miejscówka, popływać sobie tu możecie i tylko powiem wam, że mega dobrze gra graficznie zrobiona woda tutaj jest. No i tutaj przy okazji możemy sobie coina zebrać. Dobra, i tu mamy sklep, jakby koszulkę może jakąś sobie kupmy, czy na jakąś mamy. Na kilka w sumie mamy. Ta tutaj spoko, ta też. Dobra, kupmy sobie taką. No i sobie ją założyliśmy. No i mamy taką koszulkę. Powiem wam, że całkiem nieźle to wygląda. Ale dobra, mamy jeszcze 35 minut, a więc przejdźmy jeszcze jakąś gierkę, której nie sprawdzaliśmy i poczekamy właśnie na ten Kaufland Drop. I tutaj w sumie tą gierkę mamy. Bumper Cars. Nie pamiętam, jak to się nazywało, no ale to często w Wesołych Miasteczkach są takie samochodziki. Jakby możemy sobie tutaj wsiąść do samochodzika. I tu się po prostu chyba zderzać możemy z innym, jakby ja aktualnie jestem sam na serwerze, więc nie mam z kim się zderzać, ale jak wy będziecie oglądać ten film, to na pewno będzie dużo osób w tej gierce, więc wy na pewno będziecie mieli z kim się zderzać. Dobra, ale to w sumie jest taka łatwa gierka, pójdźmy coś jeszcze trudniejszego może przetestować. W sumie możemy sprawdzić tutaj wnętrze tego sera, jakby wcześniej tutaj przejeżdżaliśmy, ale zobaczmy, jak to tu wygląda w środku. Co tutaj mamy w środku? Tutaj mamy jakieś wejście na szczyt tego sera chyba. Spróbujmy tutaj w takim razie wejść, zobaczymy, co tam na górze będzie. Dobra, i tutaj jesteśmy na szczycie i teraz mamy taki spadochron i chyba możemy sobie tak zeskoczyć z tym spadochronem z bananów. No dosyć ciekawe to wygląda. Tutaj wiem, że ogólnie to są jakieś inne wejście do innych rzeczy, ale dobra, nie będę wam tego spoilerować, sami sobie to sprawdzicie. Poczekajmy teraz na ten Kaufland Drop, zobaczymy, co to jest. Tutaj jest jeszcze truskawka, no ale tak jak mówię, nie będę wam spoilerował, co tam dalej jest. Dobra, i została nam minuta do tego Kaufland Dropu, jakby nie wiem, gdzie za bardzo się ustawić. Wiem, że ciężarówka będzie, ale czy ona będzie gdzieś jechać, czy coś? Czy będzie tutaj po drodze jechać, czy gdzieś indziej? Zaraz się przekonamy za w sumie
przynajmniej 50 sekund i zobaczymy, jak to będzie właśnie wyglądać. Jakby może na początku gdzieś się bardziej ustawmy, bliżej spawna, wtedy może lepiej to będziemy widzieć. Dobra, i ostatnie sekundy zaraz powinno nam się to pokazać. I 0-0 i mamy coś takiego. Aha, dobra, tutaj jest taka droga po prostu. I tutaj Kaufland Drop wystartował. Teraz taką drogę tutaj w sumie mamy. Dosyć ciekawie to wygląda, powiem wam. I tutaj ta ciężarówka po prostu nam zrzuciła teraz jakby dodatkowe rzeczy. Tutaj owoce, nie owoce. Dobra, to w taki sposób to działa. Jakby nie wiem, czy ta ciężarówka już odjechała, bo widzę tutaj drogę, a nie widzę za bardzo ciężarówki. Ale to zrzuciło nam jakby dodatkowe te rzeczy wszystkie. Dobra, to musimy to pozbierać i będziemy mieć więcej tutaj tego wszystkiego do jakby różnych innych składników. To w ogóle nie tylko owoce są i tak dalej. No dobra, to już wiemy, w jaki sposób to działa. Oczywiście link do tej gry znajdziecie w opisie. Koniecznie ją sprawdźcie i do następnego filmu.